Hej! Razem z rodziną jeździmy na biwaki. Bardzo często. Może kiedyś oprowadzę was po kamperze. Kiedy byłam mała, jedna z takich wycieczek naprawdę odmieniła mój punkt widzenia. Serio. Wszyscy razem wybraliśmy się do lasu i rozbiliśmy obóz na wielkiej polanie otoczonej drzewami. Mama dała mi lornetkę i widziałyśmy mnóstwo różnych zwierząt. Widziałyśmy jelenia i zające z bardzo długimi uszami i przepiękne ptaki, które latały wokół nas. Wtedy czułam, że jestem tego częścią. Potem zaszło słońce, zrobiło się ciemno i było mi smutno i trochę nieswojo, bo wszystkie zwierzęta poznikały. Poczułam się wtedy samotna. Wtedy mama pokazała mi sztuczkę. Powiedziała, żebym poświeciła latarką na polanę i wtedy zobaczyłam światełka skierowane w moją stronę. To były oczy tego jelenia, zajączków i wszystkich uroczych zwierząt, które były wokoło. Wcale nie zniknęły, a ja nie byłam sama. Mówię o tym, bo chcę powiedzieć o dręczeniu. Ja wiem. Wydaje się, że to nie ma żadnego związku, ale poczekajcie. Ostatnio sporo myślałam o dręczeniu. Nie chodzi mi tylko o ludzi, którzy się z ciebie śmieją albo krzywdzą. Czasami nawet przyjaciele zmuszają cię do zrobienia czegoś, czego nie chcesz albo z czym się nie zgadzasz. I w takiej sytuacji najtrudniej odejść. Bo kiedy odejdziesz albo powiesz nie, to czujesz się samotnie. Boisz się, że stracisz przyjaciela albo całą paczkę. Dlatego kiedy ja się tak czuję, to myślę o tych zwierzętach, które chowały się na polanie. Myślę o moich przyjaciołach, rodzinie i o was. O moich widzach na całym świecie. Bo chociaż nie ma was ze mną w pokoju, nie czuję się samotna. Dajecie mi odwagę. Możemy odejść i nic się nie stanie. Możemy przeciwstawić się wszystkiemu, co według nas jest złe. Ponieważ nie jesteśmy sami. Więc zawsze, kiedy jesteście niepewni, przestraszeni, samotni, pomyślcie o tych światełkach na polanie. Pomyślcie o przyjaciołach na całym świecie, których jeszcze nawet nie poznaliście. Bo kiedy odwracamy się od dręczycieli, oni stają się mali, a nasz świat robi się ogromny. Pa! Jeśli ty lub ktoś z twojego otoczenia jest ofiarą przemocy, warto zgłosić to zaufanemu dorosłemu, nauczycielowi albo rodzicowi. Wiedz, że nie jesteś sam. Cześć, jest ze mną Skipper. Hej! Prosiliście o to i dziś kolejne wyzwanie z jedzeniem. Co to za jedzenie? Oh, jedzenie dla dzieci. Wszyscy je podejmują. O, dobra, niech będzie. Otwórz buzię! A w sumie nie takie złe. Co? Serio, smakuje trochę jak ta nagdynia. Nie, makaron z serem. Co? Chcesz jeszcze? Smakuje mi. Czujesz już ser? Nie. Dziwne. Cały czas tak się śmieje, a to coś ma dziwny kolor, więc trochę się denerwuje. Groszek. Tylko? Tylko. Spójrz tylko na to. Spróbuj jeszcze trochę, to nie, ci posmakuje. Nie, nie, dzięki. Śmiało. Chyba, że też trochę zjesz. Daruję ci. Tak myślałam. O, to proste. Przecier jabłkowy i chyba żurawina. O, jesteś tak w tym niezła. Jabłka i jagody. Tak? Jest. Smakuje. Nie. Jakiś indyk? A może kurczak? Tak, to indyk. I? Nie mam pojęcia. Zboża i słodki ziemniak. Hmm? Zjedz jeszcze. Podziękuję, nie trzeba. Na początku trochę nie wcelowałam. Co to miało być? Jest bardzo przebiegła. Gruszka, to gruszka. Tak, jest! Może mogłabyś na tym zarabiać. Byłabym w tym całkiem niezła. Ło, to akurat nawet ładnie pachnie. Banany? Brzoskwinie? Bardziej jesiennie. Dynia? Tak! Serio? Smacznego. Nie mam pojęcia. Spróbuj jeszcze trochę. Nie. Okej. To jest bardziej ziarniste. Kurczak z warzywami! Poważnie? Taki trochę rosół. W ogóle tak nie smakował. Ding! I jak mi poszło? Mamy dwa na pewno. Okej. A dalej zobaczymy. Tu pół i tu pół. Stworzę dla ciebie nowy algorytm. Ale to nie powinno się zmarnować. Okej. Jeszcze odrobinę. Jasne. Dobra, pa! Chodźmy po Chelsea. To by jej smakowało. Dobra, ale nie mówmy. Będzie w tym niezła. Tak. Okej.
Cześć, kochani. Jak leci? Dzisiaj chcę się trochę pośmiać i wyzwanie szeptania to najlepszy sposób, żeby się dobrze bawić. I pomyślałam sobie, że zaproszę gościa, który podejmie to wyzwanie razem ze mną przed wami! To Ken! Długo prosiliście, żeby pojawił się we vlogu i oto jest ze mną! Ta-da! Wszyscy tęsknili. Cześć, myślałem, że to będzie wyzwanie z jedzeniem dla niemowląt. Nie. Wiesz, nie chcę tego powtarzać. A ja myślę, że już pora to powtórzyć. Nie. Dzisiaj szepczemy. Wyzwanie szeptania. Jedzenie dla dzieci. Proszę, opowiedz o tym naszym widzom. Więc ja... Przedstaw im zasady. Porządku, znają, no ja, ale im włożę przypomnę. Słuchawki na uszy z głośną muzyką, ty szepczesz, a ja spróbuję zgadnąć, co powiedziałaś. Tak, to proste. Zaczynamy. La 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 la. Słyszysz? Powiedz. Dobra, nie. Słyszysz, co mówię? Okej, idealnie. Dziobak, arbuz i kantalupa. Dzięcioła daj antylopo. Na dziobie stań? Dziwak, tak? Za duży. A abażur? Kantalupa? Tak! Kantalupa! Nie. Dziwak, za duża kantalupa. To nie. Ja nie wiem. Bardzo głośno. Zaczekaj. Aha. Uwielbiam czekoladowe ciasteczka. Uwielbiam zmielone orzeszki? O, wiem. Pewnie mówisz, że uwielbiasz czekoladowe ciasteczka. Zgadza się, bo to... Lubię bawić się ze szczeniaczkami. Lubię bawić się z dziewczynkami. W sumie to masz rację. Ze szczeniaczkami. Lubię bawić się ze... szczeniaczkami. Tak, zgadłem? Zgadłeś. Gratuluję. To było łatwe. Ken jest najwspanialszy na świecie. Co? Jeszcze raz. Okej. Okay. O, chyba wiem. Barbie jest najwspanialsza na świecie. Dokładnie to powiedziałem. Tak, odgadłam. Powiedziałem Ken. Ken jest najwspanialszy na świecie. Przepraszam, ale nie słyszę. Nie, powiedziałeś Barbie. Powiedział Barbie. Mówiłem to właśnie widziałam. Upieczmy pizzę. Zjedzmy pyszne. Tak, brawo, odgadłeś. Upieczmy pizzę. Pobawmy się w pizzę. Zjedzmy pizzę. Zamówmy pizzę. Chodźmy na pizzę. Ja chcę pizzę. Dalej. Jestem głodny. Jesteś blisko. Upieczmy pizzę. Tak. Tak. Cała reszta też się liczy. Nic nie słyszę. Z nieba spadają cukierki. Trzeba wykopać obierki, tak? Tak. Jesteś serio? Tak blisko. Jesteś bardzo blisko. Poważnie? Nie. Jestem? Nie. O, ziemniak? Nie. Z ziemniaków zostają obierki. Teoretycznie masz rację, ale... Z nieba spadają cukierki. Tak. Zgadłam! Wiesz może, gdzie jest sok? Wiesz może, gdzie jesteśmy? Jasne, że wiem. Jestem u ciebie w pokoju. Czy ja wiem, jaki jest sok? Co? Blisko. W sumie to ci się udało. W sumie to... Zmieniłaś coś. Zgadłem za pierwszym razem. Chcę podjąć wyzwanie z jedzeniem dla dzieci. Chcę połowić tanie... Z jedzeniem dla dzieci. O nie! Moje ulubione wyzwanie! Dobra, w porządku, ale tym razem to ty będziesz próbował. Nie, będę karmił ciebie. Ja już przecież próbowałam. Nie, powinniśmy to powtórzyć. Wszyscy wiemy, że byłam w tym świetna, a nie wiemy, jak ty sobie z tym radzisz. Dobrze, mogę to zrobić. Słyszeliście? Słyszeliście? Jednak się zgodził. Dziękuję. Nie ma za co. O, pa! Hej. No, mam dziś taki dzień. Jestem po prostu naprawdę jakaś taka marudna. I w sumie nie wiem dlaczego, nie mam powodu, dlatego tak mnie to denerwuje. Jestem taka... drażliwa. Wiem, takie dni są trudne. Może to przez to, że wczoraj nie spałam, bo pisałam pracę na historię. Okej. Przede wszystkim nie będę się z tego powodu dołować. Mam dziś gorszy dzień. Nic nie szkodzi, w końcu minie. Wiem, że rodzina mnie kocha, marudną czy nie. Przyjaciele też i wiedzą, że ja ich też. Jest dobrze. Po drugie, muszę oddychać. Głęboko. To zawsze pomaga. Po trzecie, posłucham sobie muzyki i porysuję, popiszę. Może jakąś poezję. Albo bajkę dla Chelsea. Może o trzech syrenkach.
I o miłej lamie o imieniu Chelsea, która kocha babeczki? Nie, wiecie co? Popracuję nad grą. Ostatnio koduję w C++, co jest dla mnie dość sporym wyzwaniem, ale kocham to. W takie dni jak dziś po prostu lubię być sama, niczym się nie przejmować i marzyć, i tworzyć. Widzicie? Już czuję się o wiele lepiej. Dobrze, że z wami pogadałam. Dzisiaj porządnie się wyśpię i wejdę w nowy dzień pełen niespodzianek i różnych przygód i nie mogę się doczekać, aż pokażę wam swoją grę. Dziękuję. Pa. Co słychać? W komentarzach najczęściej prosicie o wyzwanie Ken robi Barbie makijaż, więc specjalnie dla was. Jak leci? Dobrze, jesteś podekscytowany wyzwaniem? Już nie mogę się doczekać. Jestem trochę poddenerwowany. Ale czy ty jesteś podekscytowana? Skoro ty się denerwujesz, to ja już trochę też. I bardzo słusznie. Ale nie mogę się doczekać. W 8 klasie sam robiłem makijaż przed spektaklem. Owszem, byłeś żabą. Grałeś wtedy żabę. I pomalowałem powieki na zielono. Nikt nie jest idealny. Ora ty. Okej. Robimy to dla was. Dobra, gotowy? Zaczynamy? Chyba tak. To jest korektor? Oj, to... nie do końca tego się spodziewałem, ale... Bardzo dużo pudru, przepraszam za to. Nie będę otwierać oczu. Tak mi się nie podoba. Czy ty właśnie polizałeś palec? Wiesz, perfekcja, wymaga poświęceń, ludzie. Nie chcę ci mówić, co masz robić, ale trochę tego dużo. Dziękuję, Picasso na pewno nikogo nie słuchał. Merci beaucoup. Dziwnie się zachowujesz. Pas possible. Okej. Możesz zerknąć. Jesteś pewien? Jestem pewien. Na pewno koniec? Dobrze. Aha. Niemożliwe. Wyglądam uroczo. Podoba ci się, tak? Jasne, jestem kotkiem. Dobra robota, Ken. Dziękuję. Dobra robota. Gotowy? Gotowy. Świetnie. Pa! Pokazuję pokój. Prosiliście w komentarzach, żebym pokazała wam pokój. Zaczynamy. Mój pokój. Uwielbiam go. Różowy to kolor siły. Rozwesela mnie. W moim pokoju jest go całkiem sporo. Różowy. Lubię też niebieski. W sumie lubię wiele kolorów. Mój piesek, Taffy. Taka nieśmiała i taka urocza. Nigdy nie widzieliście tej strony biurka. Półka na książki. Uwielbiam czytać. Trzymam tu wszystkie swoje książki. Nigdy nie wolno wyrzucać książek. To ulubiona książka z dzieciństwa. A to moje ulubione bajki. O, kiedyś czytałam je Chelsea. O, to jest niezłe. Kolekcja lakierów do paznokci i markerów do wzorków. Widzicie? Uwielbiam tworzyć sztukę na paznokciach. To odrobinę dziwne, ale... To moja kolekcja spinek z dawnych czasów. A to kolekcja muszelek. Mieszkamy obok plaży, ale te są z naszych podróży. Z Australii, Hawajów. Chyba lubię kolekcjonować przedmioty. Tu mam przybory papiernicze. Bardzo przydatne. O! To ciekawe. Patrzcie tylko. Moja kolekcja origami. Jestem w tym coraz lepsza. Tu stoi mój teleskop. Mama i ja często obserwujemy Marsa. W nocy widać stąd całe niebo. O, patrzcie na to. Zaraz wam coś pokażę. Tylko nikomu nie mówcie. A! Kto wie, co tam jest? Właściwie to mam dwie niezbyt uporządkowane szuflady. Szafa z ubraniami. O, hej. A to co? Musimy być cicho. Taffy! Lubi spać pod moim łóżkiem. Myślę, że Chelsea znowu ją tu karmiła. Barbie! Tak? Jestem u siebie, nagrywam. Chcę puścić ci mój nowy beat. Dobrze, za chwilę przyjdę. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się później. Pa! To taki trochę tor przeszkód.
Dobra, gotowy? Tak. To my! Uwielbiamy nagrywać wyzwania, więc dzisiaj podejmiemy się kolejnego. Nie powiedziała mi, co będziemy robić, bo chce mnie zaskoczyć. Owszem, to będzie niespodzianka. Myślę, że to ci się spodoba. Wyzwanie pizzy! Lubię pizzę. Wiem, że lubisz, ale powiem ci, o co chodzi. Ty masz jedną połówkę, a ja drugą połówkę. Mamy tutaj mnóstwo różnych składników, które musimy wrzucić na placek i trzeba zjeść cały kawałek, żeby wygrać. Okej. Nie wiem, gdzie jest haczyk, co? Zaraz zobaczysz. Zawsze jest haczyk. Myślę, że będziesz w tym niezły. Masz żołądek ze stali przecież. Lubię. On? Je płatki z mlekiem i ostrym sosem. Nie. Owsiankę. Papier, kamień, nożyce. Gramy do trzech? Jasne, że tak. Tak jest! Wygrałam! Ja zaczynam, okej. To anchois. Nie są moją wielką miłością, ale w sumie mogą być, więc... To żelki. Ciekawe. Winogrona obrane. Salami. Solano chipsy. Mam banany. Nie cierpisz bananów. Barbaro, ja nie zjem bananów. Wierzę, ich nienawidzę. Przepraszam. Teraz na pewno wygram. To było nie w porządku. A to nie było specjalnie. Bardzo przysięgam, nie w porządku. Upieczona. Teraz cały dom pachnie bananami. Ja nawet nie mogę na to... Chyba nie dam rady. Tak! Doskonale! Nie muszę jej jeść. Wygląda obrzydliwie. Bo twoja nie jest taka zła. Nie? Serio? Chcesz zjeść do końca? Nie jest dobra, ale nie jest zła. Dobra, gotowy? Tak. Pa! Hej! Mam pełną buzię i nie mogę. Wierzę, że to zjadłeś. O, hej, jak się macie? Może chcecie wiedzieć, co jest w mojej torbie? Co mam w torebce? Na początek notes i długopis. Obowiązkowo. Zawsze mam je przy sobie. Telefon, gniotek, zabawka do zajęcia rąk, a ta się jeszcze odbija. Błyszczyk, mandarynka, mój ulubiony owoc. Krem z filtrem. Jak wiecie, mieszkam przy plaży. Zakładka z księgarni i... klucz. Nie mam zielonego pojęcia do czego. Mój kamień? Teraz już nie pamiętam dlaczego, ale pewnego dnia byłam zdenerwowana, więc tata zabrał mnie na plażę, żeby mnie czymś zająć i znalazłam ten kamień. Namalowaliśmy na nim napis teraz. Ma mi przypominać, żeby żyć tu i teraz. Zawsze, kiedy na niego patrzę, biorę głęboki wdech w stresujących sytuacjach. Poza tym przypomina mi o nim. O tacie. Tata plus teraz. A, słownik mandaryńsko-angielski. Uczę się chińskiego, wspominałam? Słuchawki Stacy pożyczyła mi, bo ja zgubiłam swoje. O nie. To portfel Kena. O, pewnie zostawił go u mnie, kiedy surfowaliśmy z Niki i o nim zapomniał. Serduszko. Papierowe. Okej. To jest dość ciekawe. W tym pudełku jest broszka, którą babcia dała mi, kiedy byłam mała. Dostała ją od swojej babci. Wciąż powtarza mi, że broszka jest magiczna, ale muszę naprawdę uwierzyć w jej magię. Oczywiście, że wierzę. Trzeba wierzyć w magię babci. Srebrny mazak do paznokci. No bo nigdy nie wiesz, kiedy ci się przyda. Szczotka. Miodowe paluszki, wiecie, że uwielbiam miód. Mój portfel, 2 centy i przerzuta... guma? Co masz w torebce? A teraz moje pytanie do was. Jaką najdziwniejszą rzecz można znaleźć w waszej torbie? Pa!